Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego nagrania, do dzielenia się nim również w mediach społecznościowych i do wsparcia nas na patronite.pl. kośnik Sekielski. Dzisiaj porozmawiam z Miką Urbaniak, Bardzo mi miło, dzień dobry. Witam serdecznie. Mika napisała taką książkę Będzie lepiej szczerze u uzależnieniu, choroby i miłości. Jest to Spowiedź Miki, Twoja Spowiedź, przeprowadzona przez Magdalenę Adaszewską dla tych, którzy nie wiedzą a może kojarzą nazwisko jesteś piosenkarką również jesteś malarką masz Frederika na koncie więc jest sukces taki wymierny też, jakieś tam pewnie platynowe płyty też są, podejrzewam masz bardzo znanych rodziców w jazzowym świecie ikony można powiedzieć śmiało Urszule Dudziak i Michała Urbaniaka lubisz w ogóle o rodzicach rozmawiać? E, powiem tak, przyzwyczai przyzwyczaiłam się, lubię. E, lubię, to też zależy, jakie jest pytanie. Czy to nie jest, czy to nie. Wiesz, bo to, się tak zastanawiam, to jest książka zależnościach, żeby było jasne. I ten egzemplarz jest już podpisany przez Mikę i będzie to dla naszych patronów do wygrania. E, no Jak się kurczę, rodzi dziecko w, w rodzinie takich osób, tak. e, to zakładam, że gdzieś, e, no jakieś takie obciążenie. Chyba musi być, co? Tak, powiem ci, że e, dla mnie wychodzenie z tego perfekcjonizmu i e, takiego rodzaju myślenie o tym, że muszę zdobyć świat, muszę zdobyć góry i skały, żebym była czegoś wart w porównywaniu do sukcesu, w porównywaniu się kiedyś, jak to, to robiłam do sukcesu moich rodziców i co oni osiągnęli, wydawało mi się, że żeby, musiałam ich dorównać w pewnym sensie i przetłaczała to mnie i była presja i takie wrażenie, że od środowiska i od ludzi, e, że zawsze będziemy porównywani, I, e, ale to, e, to już tak jakby przez lata praca nad sobą, chodzenie na terapii, dojrzewanie, przestałam tego robić, przestałam porównywać się i, i tak jakby już nie mam z tego takiego problemu jak, jak kiedyś, jak byłam o wiele młodsza. Ale to jest, to jest obciążenie oczywiście, to jest jakiegoś rodzaju tam obciążenie. słyszałeś często jakieś takie uwagi na przykład albo gdzieś może kuluarowo ktoś pod twoim adresem, że robisz na przykład karierę, bo nie wiem, bo, maj, bo ojciec, bo matka. Były takie nie, rzeczy? bardziej to wychodzi z pytania jeśli chodzi o takie komentarze na social media i różne rzeczy. To nie, takie rzeczy nie słyszałam, tylko bardziej w rozmowach z dziennikarzami takie, takie pytanie e, czasem mi wstawiają, czy na przykład nie było mi łatwiej przez nazwisko, a czy... Coś takiego. To bardziej, górze chyba, co? Jak się takie pytania dostaje, nie? Tak, oczywiście. Czasem tak. Czasem, czasem to jest trochę denerwujące, ale ja rozumiem, bo to jest ciekawe. Ja rozumiem jednak, to jest ciekawe, żeby się dowiedzieć, jak, to, jak w takiej rodzinie się funkcjonuje, jak to wygląda. I, I przez te lata tak jakby przyzwyczaiłam się do tego, bym powiedziała. Ty się, ty się tak naprawdę poznałaś z Polską kiedy? W jakim wieku? Jak miałam mniej więcej 14 lat, byłam pierwszy raz. Pierwszy raz. I już wtedy piłaś, czy to był. Tak, już wtedy, już wtedy zaczęłam pić. Już Bo, wtedy. Co ważne, ty się urodziłaś w Nowym Jorku, wychowałaś się z, tam. Do Polski przyjechałaś na stałe dopiero po 20 roku chyba życia? Dobrze, tak, Dobrze pamiętam? W 99 roku, mniej więcej tak przyjechałam na stałe. To znaczy plan nie był taki, że będę na stałe, ale tak się stało. <laughs> na parę miesięcy przyjechałam i zostałam. E, Piszesz o takim o, o bardzo smutnym takim też i przykrem doświadczeniu dzieciństwa, bo oczywiście o alkoholu będziemy też rozmawiali, bo to jest jakby taka nie, jakby no, ważna część tego wszystkiego, co tam się działo. I po to tutaj jesteśmy. E, natomiast, <laughs> mimo że byłaś, no, no, no nie byłaś Amerykanką, Amerykanką, natomiast no, byłaś dziewczyną, która się urodziła, tam mieszkała, e, pochodziłaś z dobrego domu, natomiast szkoła, tak jak czytam tą książkę, to ta szkoła była dla ciebie jakimś kompletnym piekłem, mam wrażenie. Tak, było to straszne. Niestety nie byliśmy widziani jako Amerykanie, tylko nasza inność i to, że byliśmy, moi rodzice byli z Polski zaznaczało nas, ja i moją siostrę starszą Kasia na, na straszne żarty na przykład te takie, takie znane wtedy była taka moda na takie polish jokes i było nam bardzo ciężko byliśmy wytykani, byliśmy ośmiewywani i, um, i po prostu nieakceptowani przez środowisko i to, że moi rodzice byli inni też, że byli jazzowi muzycy, a nie prawnikami, czy lekarzami, czy coś takiego, że to też była taka ciekawoska inność, która w pewnym momencie stała się późniejszy w naszym, naszym tak jakby okresie późniejszym, stało się tak jakby jakąś ciekawostką, czy atutem, ale w podstawówce i w, tych, w tej szkole, gdzie chodziłam, niestety ta inność nam tak jakby była wytykana i było nam ciężko przez to. Czy czułaś jakaś taka, nie wiem, samotna w tym wszystkim w tym tak, w czułam szkole, się. Uh, rówieśników? Tak. Y y było mi bardzo ciężko, żeby znaleźć swoje, swoje poczucie tak, jakby należ należności, przepraszam, należności. E czułam się usamotniona, czułam się inna, czułam się e nieakceptowana. I. E i Trwało to lata, żebym y, szukałam tą należność, szukałam tą poczucie akceptacji, y, y, ale wtedy w tym okresie dojrzewania było to bardzo, bardzo samotny okres dla mnie. Pisałam dużo w pamiętniku, w pamiętnikach, zaczęłam pisać pamiętniki od 60 roku życia i zwierzałam się tam o moich uczuciach, jakie ja się czułam, czy chciałabym o tym z kimś porozmawiać. O tym wszystkim, że szkoda, że nie mam tak jakby a, osoby, z którą mogłabym o tych moich problemach codziennych w szkole porozmawiać, takie różne rzeczy się zwierzała. A rodzice i a siostra starsza, jak, jak z nimi? Nie, nie miałaś znaczy, tam takiego poczucia, że możesz pójść i wypłakać te swoje bóle? Czy? Problem po, polegał na tym, że ja y, wszystko trzymałam w sobie i też nasze codzienne sprawy rodzinne, które czasem były bardzo chaotyczne i dramatyczne, tak jakby były na pierwszym miejscu, żeby przeżyć, żeby poradzić sobie z różnymi kryzysami i nie było na to za bardzo miejsca. Ja... Bo to nie jest tak jeszcze tak ustale, że, że mimo tego, że już wówczas, jakby twoi rodzice byli bardzo cennymi muzykami, to że, że byliście jakimiś majątnymi, bardzo osobami. I tam, nie. To, to nie jest tak, jak dzisiaj się patrzy na obrazki z Hollywood, gdzie tam dom z basenem i hektary posiadłości, tylko skromne życie raczej. I tak, szczególnie w latach 80. i początek latach 90. był kryzys. Po prostu mieliśmy, mieli, mieliśmy kryzys rodzinny, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o te sprawy i było nam. Ciężko, żyliśmy miesiąc na miesiąc, nie wiedzieliśmy czy nam wystarczy na czynsz, czy, 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 czy damy radę, szczególnie po, po rozwodzie, jak moi rodzice się rozwiedli. No było po prostu nam, było, było ciężko, ale zwracając do, bo teraz mi wyleciało pytanie o, aha i były takie okresy, kiedy w ogóle Moi rodzice dużo podróżowali, przecież ich praca polegała na tym. I tym większa potrzeba oczywiście, żeby... No, wszyscy potrzebują e, e, pieniążki, żeby przeżyć. Były takie okresy, kiedy moja mama wyjeżdżała po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, nawet miesiąc i nie było w domu przez to. I jakoś taka dynamika w naszej rodzinie się stworzyła, że... Ja milczałam, jeśli chodzi o moje problemy. Pisałam w pamiętniku i nie, nie było na to miejsca, nie było na to czas. Jakoś, jakoś tak po prostu się to wszystko rozwinęło w tamtych czasach, i e, zaczęłam o tym mówić i dzielić się z tym wszystkim, co się ze mną dzieje, o wiele później. A ten rozwód to w jakim wieku Ty byłaś, kiedyś rodzice rozstali? Miałam mniej więcej 6 lat wtedy. Pamiętasz to dobrze? Pamiętam to e, pamiętam to, pamiętam to. Było to bardzo trudny dla mnie czas e, dla nas wszystkich. E, ja te przybłyski, które mam w pamięci o tym, jak my byliśmy razem wszyscy i podróżowaliśmy i byliśmy taką bardzo żytą rodziną, to w, z, zaburzyło, było to wszystko zaburzone. I e, widziałam, jak moja mama cierpiała, widziałam, jak. E, Byliśmy w tym bardzo zagubieni, było, było ciężko. A alkohol kiedy się pojawił? W 14 roku życia zaczęłam pić w towarzystwie przyjaciół mojej, mojej siostry. Tak jakby ona miała grono takich znajomych i ja się z nimi, ja z nimi spędzałam czas. I pierwszy raz, pierwszy raz zaczęłam pić, w, jak miałam 14 lat. A wiesz, po co ci ten alkohol był? On mi załatwia wszystko. Czułam się wszechmocna, czułam się pewnie, pe, pewniejsza, czułam się e, właśnie ta, ten brak akceptacji należności, który mi brakowało, to nagle poczułam się częścią czegoś, że jestem, że jestem wielka, że jestem lubiana, akceptowana. E, te moje kompleksy i strach i ta samotność mi e, w tym wszystkim, alkohol mi, mi załatwiał te wszystkie takie złe, tru, trudne emocje. W domu nie było tego widać, że ty wracasz, bo, bo, bo chodziliście po Central Parku, tak? Z tego tak. co to pamiętam. Nie było widać rodzice. Nie, nie, nie zauważyli że coś się dzieje z tobą? Nie, nie zauważyli. Jedyna, jedyna rzecz, która bardzo niepokoiła moją mamę, było to, że wracaliśmy późno, ale nie wiedziała, co robiliśmy i gdzie byliśmy. I ona reagowała tym płaczem. Pamiętam, mam takie przybłyski i w mojej pamięci, że. Ona e, bardzo się martwiła, ale nie wiedziała, co robić i nie, konkretnie nie wiedziała do końca, wiedziała, że, że, e, że za godziną, tak jakby tą godzinę, um, które powinniśmy być w domu, że coś tam porabialiśmy, ale nie wiedziała do końca co. A jeszcze się cofnę trochę, bo się przypomniał o jednej rzeczy, też, która jest chyba, wydaje mi się, takim mocnym y, piętnem, które mogło się gdzieś na tobie odbić. to y, Bo Twoja mama się później związała z Jerzym Kosińskim, tak. znanym też pisarzem. Y, I on nagle popełnił samobójstwo. Tak. Ty miałaś wtedy lat ile? 11-12 lat. To był szok. To było y, ta, ta w ogóle relacja w moim życiu jako młoda osoba, była dla mnie trudna, bo. Ona była pochłonięta, bardzo zakochana w nim i y, przez ten cały okres. I potem ona opowiada o tym, że ona miała straszny problem, bo ona chciała być z nim i chciała być z nami i nie mogła to wszystko pogodzić. I ja, y, ja tęsniłam za nią wtedy i miałam, pisałam do niej listy, że y, mamuśka tęsni za tobą i w ogóle ta relacja. A ty, były listy, które wysyłałaś? Nie, pamiętniku... zostawiła mi w domu, żeby ona, jak ona wracała do domu, żeby ona je wytrzytywała. I potem ten szok, tak jakby wstęp do tego jest, że ta relacja cała była dosyć dla mnie trudna i byłam zazdrosna o, 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 o Jerzy, że ona spędza z nim czas i w tym, w tym samym czasie potem ten szok, jak on się zabił i jak to wpłynęło na moją matkę. Było nam bardzo ciężko, musieliśmy jej pomóc. Ona przez jakiś czas nie mogła sama spać, bo wydawało jej się, że on wraca jako duch i była, oczywiście, to był dla niej, dla niej straszny szok. Ona właśnie planuje napisać o tym wszystkim książkę, już zaczęła. I było po prostu to dla nas bardzo, to był straszny szok i, przy, i widząc mamę, jak ona tego wszystkiego przeżywała, było to dla nas bardzo ciężkie. I to trwało tak mniej więcej dwa lata, żeby ona tak krok po kroku zaczęła z tego wszystkiego wychodzić. Masz pretensje dzisiaj trochę do rodziców o to, że gdzieś są współodpowiedzialni za to, za, za to twoje uzależnienie na przykład? Nie, czasami. Yy, ja przeżyłam... To był niby dobry, ale tak trochę tych rodziców brakowało, bo ich nie było często, nie? Tak. Yy, ja powiem szczerze, na początku po odstawieniu alkoholu yy, miałam takie okresy w moim życiu, kiedy miałam żal do rodziców, że ich winiłam za wiele, że yy, miałam, byłam pełno urazów, yy, ale poprzez pracę nad sobą i poprzez. Yy, Bliz, bo my mamy bardzo bliskie relacje cały czas. E, oczywiście e, poprzez moją pracę nad tym i moja dojrzałość doszłam do momentu już od pewnego czasu, od, 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 od lat, e, że jakby to powiedzieć, zaczęłam ich widzieć nie tylko jako rodzice, tylko jako ludzie. I wszystko im kompletnie wybaczyłam. Z zobaczyłam moją odpowiedzialność, w moim, e, tak jakby, e, tak jak się robi w program a, a na przykład trzeba wypisać, są takie ćwiczenie przeróżne o urazach, jaką ja miałam w tym, e, jak, jaka była moja odpowiedzialność w tym, za co ja mogę powiedzieć: Aha, ale jednak nie zrobiłam to albo zrobiłam to, albo zrobiłam tamto. I, e, już od lat jesteśmy w bardzo... Już tego, przepraszam, trochę mi się tak... Wszystko jest jasne, wszystko jest ale, jasne. Ale od lat już jest wszystko naprawdę bardzo dobrze. I, bo mimo tego, że ich przez pewne okresy nie było i popełnili pewne błędy, zawsze była, zawsze była bardzo silna więź i miłość. I to, nam, to nas ratowało w, wśród tych wszystkich kryzysach. I, I jesteśmy bardzo żytą rodziną kochającą. A w tym nastoletnim, jak, jak poszłaś już do, do, do High School, tak? W Nowym Jorku, to czy te twoje życie się jakoś tam zmieniło wtedy? W high school e, błąkałam się cały czas, czy, czy ten high school mi coś zmienił? Nie, nie, nie za bardzo. E, tak jakby te moje problemy kontynuowały się. Dalej uciekałam w picie, dalej szukałam tą e, z, e, towarzystwa swojego, nie tylko towarzystwo mojej siostry, dalej um, tak jakby um, była ta samotność, dalej się czułam inna, tylko ta szkoła była e, nie przeżyłam w tej szkole w liceum te, ten Polyściok i wytykanie palcy. Jednak było, była większa akceptacja, były fajniejsi ludzie i to i było troszeczkę przez to lepiej. Ale testowałaś dalej, nie? Bo tam oprócz alkoholu to się pojawiły narkotyki tak. i tak dalej, więc tak jakby byłaś w takim, znaczy w ciągu to nie, ale byłaś generalnie już w takim regularnym uzależnieniu chyba jako nastolatka, tak? Tak, dokładnie tak. Próbowaliśmy różne rzeczy. E, oprócz tam trawy, kokaina, później, nie, nie jako nastolatka, to do, do później próbowała mi ekstazy i takie różne rzeczy. E, ale e, no trochę tego było wtedy. A skąd się pojawił się w ogóle pomysł na to, żeby do Polski nagle przyjechać? Ja przerwałam szkołę. Miałam swoją pierwszą, wtedy ona była krótkotrwałą, depresję taką, miałam kryzys i rzuciłam szkołę i nie wiedziałam, co będę dalej robić. Nie wiedziałam, jaką drogę, w jaką drogę pójść. I moja mama zasugerowała, żebym przyjechała do Polski. Ona chciała, żebym ja była blisko niej. Ona wtedy spędzała więcej czasu w Polsce. I chciała, chciała mi mieć tak, jakby mnie y, pod swoim okiem, <laughs> powiedziałabym. I miało to być taki eksperyment, zobaczyć, jak tu jest, czy jak się tu czuje przez jakiś sam okres czasu i zdecydować, czy zostanę na stałe, czy wrócę, czy jaki, jakiś plan miał być stworzony. Tak, że myślę, że w kontekście akurat uzależnienia od alkoholu czy tam innych substancji, to. Y Zmiana miejsca zamieszkania z Nowego Jorku na dajmy na to Warszawę nie jest najlepszym pomysłem. Uważam, że myśląc o tym teraz, to nie, niekoniecznie. Szczególnie w środowisku muzycznym wiemy jak to wygląda i wpadłam bardzo mocno w rozwój mojego uzależnienia ale ja wierzę w to naprawdę że tak miało być, że miałam tu przyjechać miałam to doświadczyć że to jest częścią mojej drogi i niczego nie żałuję a właśnie nawet wczoraj rozmawiałam z moim ojcem na ten temat, że bo tak sobie rozmawialiśmy, że a, też e, przyjeżdżanie do takiego miejsca, gdzie jednak w porównywaniu do Nowego Jorku było to e, jest, Polska jest bardzo inna od Nowego Jorku, Warszawa była. To były lata 90. po tam początek więc te przemiany w Polsce. Tak, jest. i ja przeżyłam też w tym, co mało jest to opisane w sumie książce, jeśli chodzi o taki, taki trochę culture shock, który też przeżyłam. Zmiana miejscu, to też miało na to wpływ i o tym rozmawialiśmy wczoraj właśnie i powiedziała mojego, do mojego ojca, że, bo on tak uważał i tak mówiła, może to też zmiana miejsca dużo miało na to wpływ, na to wszystkiego mental health. I ja myślę, że tak. I to trwało tak, jak, tak jakby trochę czasu, żebym się zaklamityzowała ze zmianą miejsca od Nowego Jorku do Warszawy. No bo ty taka jednak z tymi swoimi kompleksami, nie z taką nieśmiałością, z tym poczuciem wartości słabym, taka trochę... Bardziej samotna dusza niż taka dusza towarzystwa, nie? Dokładnie. No to nagle w ogóle od, jakby zostawiłaś w ogóle swój świat i przyjechałaś do Polski, o której w zasadzie niewiele wiesz. Tak. Ludzi nie znasz w ogóle. Tak. No i jak? No to było, co było, było bardzo trudne. Tylko pić. <laughs> no. Ale muszę powiedzieć, że w tym towarzystwie, jakby to powiedzieć... Tak, było to trudne i dokładnie. Alkohol mi pomagał w tym, żebym sobie radziła z tą zmianą, i yy, też to jest coś, co myślę, że bardzo często jest taki peer pressure i ta potrzeba, żeby czuć, że jesteś częścią czegoś, to robisz tak, jak wszyscy robią i wszyscy pili, to ja też, mhm. i coś w tym było. A już muzyka się wtedy była w Twoim życiu, tak? Próbowałaś się realizować jako, jako muzyczka? Tak. Zaczęłam, zaczęłam pisać muzykę, uczyć się muzyki, od miałam chyba wtedy 11 lat. Uczyłam się klasycznego pianina i pisałam teksty, pisałam melodię i coś tam się bawiłam już z muzyką wtedy. Tylko tak na poważnie, bardziej już w Barn College, w, na uniwersytecie, już zaczęłam mieć jakieś tam koncerty w Stanach. Z mamą też, jak byłam młodsza, mieliśmy, mieliśmy, miałam już doświadczenie ze sceną, jak ona mnie zaprosiła na koncerty, ale wtedy moja pierwsza z jednych moich pierwszych profesjonalnych takich e, przedsięwzięć było, jak przyjechałam do Polski i taki przyjaciel Andrzeja Smolika powiedział, a może chciałabyś się spotkać z Andrzejem Smolikiem? Właśnie robi teraz płytę, może coś byście byś razem zrobili. I tak jakby moja profesjonalna droga e, muzyczna zaczęła się rozwijać wtedy w Polsce, jak, jak przyjechałam. I spotkaliśmy się i nagraliśmy muzykę. I, i były trasy, koncerty. I zabawa. I zabawa. S Sopot ci się dobrze kojarzy? E czy mi się dobrze kojarzy? Piękne miasto. Piękne miasto. Lubię Sopot bardzo. Musiałabym tam więcej spędzić czas, żeby e nowe sobie e wspomnienia zbudować. Bo te, które mam... Są różne, są dobre wspomnienie, ale też są destrukcyjne wspomnienie, są przykre wspomnienie. Tam chyba taki najtrudniejszy miałeś okres, chyba mam wrażenie w życiu, nie? W tym uzależnieniu. W uzależnieniu, tak, bo ja tam piłam codziennie przez sześć miesięcy, to znaczy jest kombinacja, bo znowu mówimy o tej akceptacji, o tej należności, o tego poczucia, że ja miałam swojego świata i gdzieś tam to. Te, to środowisko i te osoby, z którym piłam wtedy i spędzałam czas, mnie to załatwiło i czułam, że e, i czułam w tej destrukcyjnej e, chorej, w chorym okresie jakiś moc i jakieś były, były przyjemne, pozytywne chwile, rozmowy. Przecież po nocach siedzieliśmy i gadaliśmy o różnych e, filozofiach życia i były... Na bani i po szybulancie to można bani... tworzyć takie filozoficzne <laughs> <po> to, że... <laughs> Dokładnie. I tam, i na plaży i oglądając jak słońce wstaje. To są takie różne mam wspomnienia z tego, ale przede wszystkim jak myślę o tym teraz, to myślę Boże, jakie ja byłam wtedy chora, bo wtedy wychodziła też mi moja choroba dwubiegunowa i kombinacją picie alkoholu wtedy i nie le lecząc tą dwubiegunówkę, po prostu takie, takie miałam Delusions, y paranoje, różne tam. Jak myślę o tym teraz, to jest mi trochę, jest mi żal tej dziewczynie i e też w tym samym czasie poczucie niesamowicie, że nic, że, że przeżyłam, że nic tak jakby, e że przeżyłam ten okres tak naprawdę, bo byłam bar bardzo często w niebe niebezpiecznych sytuacjach, urywanie filmu. E gdzie nie pamiętałam, gdzie byłam, co robiłam i mogłoby być szczególnie Przemysł jako młoda była, osoba, tak. A po co ten Sopot w ogóle był? Po co tam pojechałaś? Miałam swoich przyjaciół, którzy spędzałam wtedy czas i e, oni tam mieszkali i oni tam e, pokazywali pojechałeś mi ich tego odwiedzić świata. Po tak, pojechałam ich odwiedzić. Pierw krążyłam pomiędzy Warszawą i Sopotem, a potem stwierdziłam, że tam zostanę, że mi się ten świat, y, odrealnienie się od rzeczywistości podoba I, i tam zostałam przez pół roku. I jak to się mówi, ostatni gasi światło. Wszyscy wyjechali, ty tam zostałaś sama, nie? Tak, dokładnie. Yy, masz też doświadczenia, kiedy byłaś przemocy po prostu poddana, nie? Doświadczyłaś przemocy? Tak, dokładnie. To była. To też było po alkoholu, tak? Ja y, byłam u znajomych, piliśmy strasznie dużo. Miałam plan, żeby pójść do domu taksówką i y, 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 mam przebłyski, bo nie pamiętam tego wieczoru. Mam przebłyski pamięci, ale miałam urwanie film bardzo silny. I obudziłam się pod szpitalem bez ubrań. Cała w siniakach miałam na głowie. Y, guza strasznego i okazało się, że bez ubrańnego tak? Cała. tak i okazało się, że okazało się, że cały czas do, do tego dnia nie wiem co mi się stało kto mnie zaatakował dlaczego mnie zaatakowali co tam się działo nic z tego nie pamiętam i razem z Magdaleną jak siedzieliśmy przy tym właśnie momencie w moim życiu, ten tak nazwany w książce punkt zwrotny Um, zaczęliśmy sobie teoryzować tak, co by mogło co w tej co, 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 sobie wyobrażać co się wtedy stało tak naprawdę bo ja do dziś nie wiem miałam śmiertelną dawkę y, y, alkoholu w krwi 5,4 promila? tak masakra, no, prawie nie przeżyłam I, co, i, i to że ja przeżyłam to jest cudem w ogóle, bo nie wiadomo, może oni po prostu napadli na mnie, żeby wziąć moje rzeczy i, i telefon i w ogóle, ale też nawet były takie, takie się, no nie wiadomo, co się wydarzyło. Bałam się może, że ktoś mnie spróbował zgwałcić na przykład, albo coś takiego. Po prostu byłam w tym świecie. Bardzo to było niebezpieczne, szczególnie dla młodej kobiety sama pod wpływem alkoholem, to jest masakra. Po prostu pre predatorzy wychodzą i mogą robić z taką kobietą prawie wszystko. To jest straszne, że tak może się dziać. I to jest ten moment, który ci dał do myślenia, tak? Te, te Obudziłam wydarzenia. się, moja mama była przerażona. E, ja zaczęłam się budzić do tego wszystkiego przez ten moment mojego życia, że e, że Muszę coś z tym zrobić, że tak nie może być, że jestem w niebezpieczeństwie, że grozi mnie śmierć, że muszę coś z tym zrobić. I moja mama mi dała ultimatum: że albo idę się leczyć, albo wyprowadzam się z domu. Mimo tego, że ja wtedy mieszkałam w sobocie, ale wtedy w ten okres, o którym mówimy, to już potem już wróciłam do Warszawy, to tak się wszystko. Miesza w tej mojej pamięci, ale wtedy, wtedy jeszcze mieszkałam z mamą, to chyba było po tym okresie w Sopocie, jak dobrze pamiętam. No i tak powiedziała: i poszłam na odwyk. Poszłam na odwyk. A kiedy y, zdiagnozowałaś u siebie, czy ktoś ci zdiagnozował tą chorobę dwubiegunową, afektywną, dwubiegunową? To było w 2004 roku, rok po odstawieniu alkoholu. Przez cały rok nie piłam. I potem y, nie czułam się dobrze, miałam problemy, miałam depresję wtedy. I poszliśmy, moja mama mnie zabrała do psychiatra i zdiagnozowali mnie. Ale też pokory nie było w tobie wtedy, pamiętam, dużo. Nie, nie, nie akceptowałam. Czemu, czemu nie to? chciałaś brać leki, Czemu nie chciałaś farmakologii To, to znaczy y, przez jakiś tam okres brałam, krótki, y, były kilka czynników. Pierw, nie poczułam jakąś wielką zmianę. To była, to jest prawda. Nie wiedziałam, że w tym odnajdywaniem, w tym leczeniu się farmakologicznego trzeba próbować. Myślałam, nie wiedziałam o tym. To Czasem leki lata. się zmieniają. nie? Leki się zmienia, trzeba znaleźć odpowiednią dawkę, odpowiednie leki. To jest jeden element. Drugi element. Miałam kilka osób na mojej grupie, gdzie chodziłam w AA, które byli fanatycy. Przepraszam, że, u, u, że u, u, używam to słowo, ale nie wiem, jak inne słowo, jak to nazwać, niż jakiś tam rodzaj fanatyzmu, który uważali, że jak bierzesz leki, to nie jesteś trzeźwa i że moje trzeźwienie jest nieprawdziwe i wtedy nie jestem, nie czyźwię. To był jeden, drugi element. A trzeci element był, że w mojej rodzinie od lat tak mieliśmy od zawsze, że Alternatywna metoda leczenia było dla nas bliższe niż farmakologia. Baliśmy się tej farmakologii razem. I poprzez wpływ tych różnych czynników, po prostu odstawiłam to. I też podstawa tego wszystkiego było też, że ja nie akceptowałam to, że ta diagnoza tak naprawdę, że byłam chora. Jakoś to zaprzeczałam. Też był ten element tego wszystkiego. Nie chciałam być chora. Ile lat się tak woziłaś z, z tą nieleczoną dwubiegunówką? Prawie 7 lat. I z, z każdym rokiem, z każdym tam okresie czasu coraz gorzej, coraz gorzej. Ta depresja mnie e, zabijała po prostu powoli. I ktoś ci w końcu do ciebie dotarł, ktoś ci coś powiedział? Tak. E, w 2011 roku. W 2010 poznałam mojego partnera, z którym nazywa się Wiktor. I, Jest tutaj i, z nami. A Wiktor <laughs> mówi po polsku? Troszeczkę, się bardzo malutko mówi po polsku. Może mógłbym, mógłbym tyłek <laughs> Ale przytłumaczę tą rozmowę dla niego jak już będzie gotowa ale to jest ciekawa historia, bo nasza przyjaźń tak naprawdę się zaczęła przy współpracy ze Smolikiem, to było 20 lat temu i byliśmy przy... bo Wiktor jest Brytyjczykiem Brytyjczykiem tam się wychował, tam się urodził i znaliśmy się byliśmy tacy nie powiedziałabym przyjaciele tylko współpracowaliśmy razem Potem w 2010 roku napisał do mnie e-mail, żeby razem y, zrobić muzykę. Zaczęliśmy pracować nad muzyką. I y, w 2011 i zakochaliśmy się w sobie, powoli zaczęliśmy pracować razem, zaczęliśmy chodzić na randki i wielka miłość. A, ale cały czas chorob, moja choroba była jak ticking bomb, jak bomba tyka, ty, ty, tykająca. I wpadłam w najgorszą depresję mojego życia. I był taki moment, i to trwało kilka miesięcy, kiedy Wiktor tak opiekował się mną, pomagał, żebym wychodziła z łóżka, żebym się wykąpała, robił dla mnie jedzenie, żebym cokolwiek zjadła, bo ja wtedy byłam, nie w ogóle nie funkcjonowałam, nie mogłam wychodzić z łóżka prawie. Spałam po 16 godzin, miałam myśli samobójcze, i cały czas tylko te myśli miałam przez jakiś tam okres. I w końcu powiedziałam: Ja płakałam do niego i powiedziałam: Ja już tego nie wytrzymam, coś trzeba z tym wszystkim zrobić. On mówił: Ja, ja też tego, idziemy się leczyć, idziesz się leczyć. Dał mi ultimatum, drugi ultimatum w moim życiu, który mnie uratowało i powiedział: Nie jestem w stanie ci pomóc. Że albo idzie się leczyć, albo, albo już nie możemy się przyjaźnić, bo to już jest za dużo dla mnie. Strasznie dużo przeszliśmy w, ten, w tym okresie i poszłam do, do szpitala, do szpitala psychiatrycznego w Warszawie. I byliśmy, cały czas byłam w kontakcie z mamą. Wiktor porozmawiał z moją mamą i powiedział, co on uważa i co on myśli, i ona uruchomiła. Zadzwoniła do szpitala, powiedziała, że przyjeżdżamy, i przyjechaliśmy. I jak teraz jest? Od tych 10 lat, już mniej więcej. Problem w moim przypadku polegał na tym, że tak. Leki uratowały moje życie w tej depresji. Po 21 dni była wielka zmiana. One na mnie działały tak, że wszystkie te myśli mi odeszły i uratowały mi życie wtedy. Potem. Przez kilka lat przebiegło proces szuki odszukiwania z, moim, z moimi e, opie opieką medyczną e, z moim lekarzem od, e, odnajdywaniem najlepsze kombinacji leków bo to nie było tak niestety, że a, wyszłam z tego raz i koniec. Wyszłam z tej depresji, potem była mania potem znowu depresja, ale nie aż taka zła jak bez leków, ale w dalszym ciągu wracała i Dopiero od teraz, jakbym policzyła, to szukałam y, dobrej kombinacji leków od 2012 do 2019-20. I ta choroba przebiegała swój, swoje fazy. Nie w takiej silności, jak wtedy jak w ogóle nie brałam leki, i pod opieką lekarza i. Z pomocą moich bliskich mojej mamy i Wiktora, ale jednak to trwało w moim przypadku, bardzo jest różnie. Są takie osoby, które zaczynają leki i mogą być w remisji pół roku później, ale akurat tak przebiegło w mojej chorobie. Cały czas na lekach musisz być? Tak. Teraz biorę małe dawki i trzymam się i jestem tak od czterech lat mniej więcej w równowagi w remisji. Bez faz? Bez, bez depresji i bez manii. Bez depresji i bez manii. Miłość, związek jest kluczowa, chyba też, nie? dla ciebie, w tym w procesie takim dochodzenia do siebie. Tak. Wiktor e, obdarował mnie niesamowitym wsparciem. Bardzo dużo przeszliśmy w tej chorobie. Ten związek dla mnie jest bardzo to wsparcie, które dostałam w trakcie choroby od Wiktora i od moich bliskich. Było coś niesamowitego, po prostu. Jest mi nawet trudno wysłowić rodzaj i jakie głębokie jest moje poczucie. Wdzięczności i miłości. Ja się wzruszam, jak o tym myślę. jak. jak, jak po prostu to jest cud, naprawdę. Um, jestem Mam naprawdę wielkiego przyjaciela w moim życiu, który uh, staje za mnie murem, i jest to niesamowite. I szczególnie, jak się ma dobre wsparcie w chorobie, to jest o wiele łatwiej, żeby wyjść z tego, żeby się odnaleźć w tym. A już tak na koniec. Y ty jak wytrzeźwiałaś, to miałaś taką w sobie chęć, nie wiem, potrzebę, żeby też uratować ojca z zależnienia? Tak, ja, ja podsywałam mu książki, chciałam mu, e, chciałam mu pokazać, e, jak to, jak chciałam mu pomóc tym, tak, chciałam mu pokazać co dla mnie działa, że może też na niego działa, że może też to mu pomoże i, i był, był taki okres, tak, tak. Bardzo, bardzo chciałam mu pomóc. A udało ci się pomóc mu, czy nie? To znaczy... Yy, mój ojciec miał 20 lat niepicia za sobą. I powiem, że problem polega na tym... To znaczy problem. On już miał tyle doświadczenia z tym, że trudno mu było mu cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo on zawsze wiedział najlepiej. Przepraszam, tatuś. <noise> Ale tak jest, tak po prostu jest. I... On się, z tym, on się tym, on ze swoimi doświadczeniami, które miał przez ten okres niepicia, sam, sam z tego wyszedł i już od lat. E, tak, już od lat sobie z tym tak jakby poradził. na swój sposób, na swój sposób. Co największego straciłaś przez te, przez te lata? W sumie młode lata, bo ty przestałaś pić, jak 24 lata, nie? Czas. Szkoda mi czasem, jak mam takie, jak mam takie dni, yy, bo jestem zdrowa już, ale jestem normalnym człowiekiem, który ma jakieś tam gorsze dni czasem. I jak mam taki gorszy dzień, to szkoda mi tego czasu, że mogłabym więcej płyt nagrać, mogłabym więcej pokoncertować, budować siebie, ale... Yy, ale może gdybyś zrobiła zbyt dużą karierę wtedy, to nie poznałabyś... Wiktora na przykład. Wiktora. No... Nie wiadomo. nie wiadomo, wszystko jest po coś, i może ta moja droga musiała być trochę pokrętła, żeby móc pomóc innym, może musiałam to przeżyć jeśli chodzi o jakiś tam głębszy rozwój duchowy, że może moja droga nie że może, na pewno wierzę w to, że to się wszystko stało po coś, i że jest dokładnie tak, jak ma być. To, Szanowni Państwo, jeżeli macie ochotę, ja polecam tą książkę. To jest kobieca wersja uzależnienia, ale myślę, że mogą ją czytać też spokojnie faceci. Książka jest w księgarniach. Ten egzemplarz, przypominam, dla naszych patronów. Patroni wiedzą, jak się takie rzeczy u nas wygrywa. Bardzo Ci Dzińika dziękuję. Dziękuję. I dużo zdrowia życzę w takim razie. Może, Wzajemnie, tak. tak. Dziękuję. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.